Trzynasta emerytura jest dodatkowym, jednorazowym świadczeniem w wysokości 1100 zł brutto, więc oczywiście na naszym koncie bankowym czy dostarczona przez listonosza będzie pomniejszona o należny podatek i będzie wynosiła niespełna 900 zł netto. Wypłata trzynastej emerytury odbywa się bez konieczności złożenia jakiegokolwiek wniosku i jest przyznawana automatycznie wszystkim osobom, które na koniec kwietnia miały ustalone prawo do świadczeń i łącznie ze świadczeniami majowymi ta emerytura trafi do wszystkich naszych świadczeniobiorców. Emeryturę wypłacimy dla ponad 8 milionów 300 tysięcy osób. Jeśli chodzi o osoby ubezpieczone w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, to one otrzymają oczywiście tą 13. emeryturę wypłaconą przez ZUS. Natomiast osoby, rolnicy ubezpieczeni w KRUS-ie, taką emeryturę otrzymają z KRUS-u. Jeśli chodzi o płatność 13. emerytury, to wypłacana jest ona przez zakład łącznie z należnymi świadczeniami, a te świadczenia wypłacane są każdego 1., 5., 6., 10., 15, 20 i 25 każdego miesiąca. Do tego czasu 13 emerytura łącznie z podstawowym świadczeniem powinna znaleźć się bądź to na rachunku świadczeniobiorcy, bądź też powinna zostać dostarczona przez listonosza. Szacujemy, że koszt wypłaty 13 emerytury po stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyniesie około 8,5 miliarda złotych.